Cześć, siemanko, guten morgen, Woron Kolarzyna, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem Woron wpadł na świetny pomysł. Zamówił sobie paczkę. Nowe graty do Fujiksona i nowe gaty. Tylko nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że paczkomat, który wybrałem, jest 261 km z kawałeczkiem od miejsca, w którym teraz przebywam. I wiecie co robię? Jadę rowerem. Najlepsze jest to, że zamawiając w czwartek, powinna być paczka w piątek. Dzisiaj jest sobota, a ja nie mam informacji, że ta paczka w ogóle dojechała. Także będzie ciekawy, jak pojadę po nic. No, ale cóż, przygoda. Najciekawsze jest to, że w tym momencie mam 68 km. Jest godzina 8:30. Wstałem o 4 rano. Zanim się zebrałem, było po 5. Wyjechałem o 5. Była taka mgła, było tak zimno, że jestem cały mokry, ale nie to, że się spociłem, tylko od rosy. Chciałem wam nagrać wschód słońca, ale jak już zeszła mgła, to już słońce było tam wysoko. O, tam było. Tam już było. Więc nie było sensu. Moja pierwsza przerwa, taka gdzie stanąłem, siknę coś i lecimy, zobaczymy. Szykuje się rekord w ogóle dystansu, jaki pokonałem bez spania. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak forma w ogóle, sprawdzenie formy po mistrzostwach, taki długi dystans. Dobra, lecimy dalej, co będzie. O, proszę, wszystko tutaj mamy wszystko. Czwarty kilometr. Będziemy się rozbierać. Zostało niecałe 120 km. I mam nadzieję, że te paczki będą. Bo będzie śmiesznie. Już jest śmiesznie. Buciki, buciki. No ładnie. Poszło mi oczko w skarpetce. Super. To jedziemy. Widzicie jaki trik? Spodnie pod spodniami. A co? Kurde. Nie pokażę. Takie loczki się zrobiły. Ale góry nie będę ściągał, bo powiem wam, że jakoś tak kuźwa nie za ciepły ten wiatr. Taki już wrześniowy. A w nogi zawsze będzie chłodnie. Dobra, schowamy.
Dobra, udało się. Jedziemy dalej. 118 kilosów. Widzimy się pewnie w Świnoujściu. Powoli na wysepkę Uzna. Zaraz zobaczymy, ile mamy kilosów. Jest 234. No i wjeżdżamy. Takie małe info. Paczka jedna dotarła, drugiej niestety nie ma. Będą gadki. Nie będzie do lemontki Dinksa. Szkoda. Będziemy kombinować. Ale jeśli wykopał na chwilę, wjeżdżamy do Polski. Do paczkomatu już niedaleko. 3 km. Kameruj. Powiedzcie mi, jak trzeba być inteligentnym, żeby jechać 500 km, żeby odebrać paczkę. Polski. Ha! To nie jest fejt. Jechałem 268 km, żeby odebrać paczkę, no. Wariactwo. 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 To jest nienormalne, wtórne. Ale rowerek jest godny nagrania po prostu. Godny nagrania. Ciekawe, czy gdzieś jakiś śmietnik będzie. Dobra, połączam. Może z takim kartonem, ty. No nie, no pewnie wyrzucisz, ja ci wyrzucę u siebie. Jak dotrwaliście do tego momentu, stawcie suba. Łapeczkę, komentarz, wszystko. No to widzimy się po wycieczce. Paczka i gacie odebrane. Niestety akcesorium do lemontki nie doszło. Będzie odebrane później. Cóż mogę powiedzieć? Takie wyjazdy bardzo fajnie uczą i można zebrać dużo doświadczenia. Ja przekonałem się i potwierdziłem to, że między pierwszą, no drugą godziną, a czwartą rano po prostu mam kryzys i po raz kolejny w tym czasie nie mogłem sobie poradzić i bardzo się męczyłem.
Druga rzecz taka, że bez wkładek korekcyjnych w okularach już w nocy nie pojadę, bo zaraz Wam pokażę, jaka była różnica w średniej do paczkomatu i z paczkomatu. Kolosalna, ze względu na to, że bałem się szybciej jechać. Odebrałem paczkę, która była 261 km ode mnie. Znaczy paczkomat, tak daleko był. Jeśli chodzi o jakieś dane, tutaj Wam podam 25,5 godziny jazdy, 31,50 brutto, 541 km, mój nowy osobisty rekord, jeśli chodzi o jazdę bez przerwy, czyli bez snu. Ale tak jak wspomniałem, no jest ten moment, który... Kurczę, no mam taki kryzys, że boję się jechać. No raczej takich wycieczek już sobie nie będę robił, chociaż u mnie nic nie wiadomo. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Zapraszam na wszystkie social media. Polajkujcie. Dziękuję. I do następnego dziwnego wypadu. Są w planie. Zobaczymy, czy również z nocą, znaczy przez noc jazdę w nocy. Zobaczymy. Na razie muszę jakoś odebrać przesyłeczkę, ale to już nie rowerem. Dzięki, trzymajcie się. Hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.